Cześć, cześć, z tej strony Mirek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farming Simulator. Moi drodzy, jesteśmy tutaj na mojej fabryce leśnej, że tak powiem. I tak się zdziwiłem troszkę, albo i się nie zdziwiłem, a nawet bym bardzo powiedział, że się zdziwiłem. Moi drodzy, wiąz amerykański wygląda tak, jest to drzewo liściaste, którego nie chciałem tutaj, mało tego. Oprócz wiązu amerykańskiego urosło mi coś takiego, jak się nazywa cyprus. I to też tak słabo wygląda. No nie spodziewałem się, że to mamy tutaj tak ogarnięte. A moje drzewka typu sosna i te inne, no takie malutkie są, nie? Więc to tak trochę bym powiedział, lekko śmiesznie wyszło. Nie tego się spodziewałem, nie tego oczekiwałem i nie tego chciałem przede wszystkim. No, ale no wyszło jak wyszło. No, no to tu mamy tylko tak, można by powiedzieć, zaledwie parę drzewek. Ale najciekawsze jest po drugiej stronie, bo tutaj ja tego nasadziłem bardzo dużo, nie? I tutaj już nam urósł gruby, kurde, las, nie? Tylko nie z tych drzew, co ja bym chciał. Ale no nic, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No trudno, jest jak jest i tyle. Jedziemy, moi drodzy. Mamy lipiec drugi. Mamy lipiec drugiego dnia. Ja tutaj sobie spakowałem wszystkie moje palety. I pojedziemy teraz, to moi drodzy, sprzedamy, bo to tak nie może być. Trzeba zarabiać kasiurkę. Pewnie już tam wcześniej zobaczyliście, że zadania są jakieś tam zrobione w iluś tam procentach. Tak są. Coś tam sobie zrobiłem. Zaraz do wszystkiego dojdziemy, wam wszystko pokażę. Ale najpierw pojedziemy, moi drodzy, sprzedamy sobie właśnie oto te nasze palety, żeby zarobić trochę pieniążków. Ja wiem, cena nie jest zadowalająca, bo cena nie jest zadowalająca, bo już wam mówię dlaczego. Gdzie to jest? Proszę bardzo, mamy 5358, a najwyższa cena jest 6000, więc mógłbym poczekać sobie trochę i bym zarobił 1000 więcej na każdej palecie, a tych palet jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. O, jak ja to policzyłem? Dwa. Kurde, czekajcie, bo. Raz, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, 12, 14, 15, 16, 17, 18 palet. No to bym miał 18 tysięcy, jakbym przeczekał sobie jeszcze parę miesięcy. Ale ze względu, że nie ma czasu, pieniążki są potrzebne, mam 54 tysiące, właśnie, doszły jeszcze tam zmiany. Zaraz też wam o tym powiem. Mam 54 tysiące, sprzedałem trochę słomy. Sprzedałem trochę słomy, sprzedam jeszcze trochę słomy. Ale najpierw pojedziemy, sprzedamy to. A jak sprzedamy to, to będziemy się zajmować dalej resztą. Zaraz do tego wrócimy. Weszła aktualizacja plantek od Riota, jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wie, albo wie. To dobrze, jak wie, a jak nie wie, to zaraz powiem. Powiem i pokażę. Ale jest jeden mały myk. Właśnie, jest jeden mały myk. I o tym też wam zaraz powiem. Taki mały myk, że się popsuło. Miało być dobrze, a się popsuło. Ale dobra, mniejsza większość. O, tu już kurde. Właśnie, trzeba zaraz będzie zobaczyć. Mam rozpoczęte trzy zadania, moi drodzy. Właściwie rozpoczęte i praktycznie już ukończone. Ze zniw. Więc zaraz spoko wam też o tym powiem i pokażę. I będę chciał to skończyć. Ale zanim to zrobię, to musimy zrobić jeszcze jeden mały myk. Taki, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, najpierw to się pozbędziemy tych naszych palet, bo potrzebujemy trochę kasiurki. Nawet bym powiedział dość dużo kasiurki. Bo planuję dzisiaj dokonać kolejnego zakupu kolejnej nowej maszyny. Dobra, trzeba byłoby tak pasy rozpiąć. Nie wiem, czy... czy nie za wcześnie to zrobiłem. No może nie. No.
piórka leci, poczekajmy. Pięć koła z tamtego. Ej, to dużo wyszło, kurde. Myślałem, że to będzie trochę mniej tego. Ale to nie wszystko. To jeszcze leci. 75 i 21 to jest 96. No powiedzmy 96 tysięcy. No to nawet całkiem bym powiedział ciekawie. Całkiem ciekawie i całkiem fajnie, dobra. I tak, to mamy w sumie ogarnięte. To mamy w sumie ogarnięte. Jeszcze mamy do zrobienia jedną rzecz. Jeszcze pojedziemy sobie, weźmiemy, sprzedamy słomę. Sprzedamy słomę, której chwilowo nie potrzebujemy. Znaczy potrzebujemy, nie potrzebujemy, ale plan jest taki, że po prostu ja sobie zmieniam, moi drodzy, zmieniam system zbierania z bel okrągłych na kostki kwadratowe. I dzisiaj właśnie planuję zakupić sobie belarkie. Belarkie, dokładnie, belarkie. Ale to za chwilę. Tutaj przejedziemy się. Kurde, najgorzej jest to, że moje zboża jeszcze nie doszły. To mnie trochę martwi. Zatrzymały się na 98% i nie chcą dochodzić. I tu jest problem mały, bym powiedział. Nawet bym powiedział bardzo mały. O, proszę bardzo, tutaj ładnie rośnie. Na mapie to wygląda to, że jest niby mocno zielony, czyli to dojdzie albo w kolejnym dniu, albo dojdzie, moi drodzy, za miesiąc. A nie można czekać, bo już plony są do zbierania, więc już się pozbierało trochę. Przynajmniej ja trochę pozbieram, znaczy, jakby to powiedzieć. No zebrałem, zrobiłem 3 zadania, zaraz do tego dojdziemy, zaraz wam też wszystko pokażę. Tylko nie wiem, po co ja jadę tym w sumie. No dobra, tu mamy fabryczkę, właśnie fabryczka się tam produkuje jedna, cały czas, już trochę z niej zrobiłem. Tutaj mamy, moi drodzy, drugą fabryczkę i tu wam mogę pokazać już do tej pory, proszę państwa, o, jest coś się zrobiło, nie, do tej pory, moi drodzy, zobaczcie ile się zrobiło tutaj ładnych już mi moich soków. Ile tu jest? 200 kilo, 432 litry soków jabłkowych. No. Proszę państwa, tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda, ale dobra, mniejsza o większość. Jedziemy dalej i dochodzimy do sedna tego, co nam się tu pozmieniało. A mianowicie, moi drodzy, kilka zmian jest, dobra. Kilka zmian jest. Przede wszystkim, tak jak już wspomniałem wcześniej, wyszły plandeki, moi drodzy. Aktualizacja do plandek od Riota. Jeżeli ktoś ogląda i patrzy na ModHuba, no to wie, a jeżeli ktoś nie wie, no to wam właśnie pokazuję, objaśniam i tłumaczę. Tu dwa rodzaje plandek. Jedna plandeka jest taka dość duża, to ona była stara do tej pory. O, proszę państwa, tak ona mniej więcej wygląda. Ale do dużych plandek dołączyły plandeki małe o pojemności 100 sztuk. Więc jeżeli ktoś, na przykład, tak jak ja, tutaj sobie zamarzył, że tu w tej stodole będzie miał magazyn, tak jak ja tutaj,
sobie zrobiłem magazyn na pomidory i na sałatę właśnie. Zobaczmy, czy się coś zrobiło. Się nie zrobiło, dobra. No, w każdym bądź razie na pomidory i na sałatę. Tutaj mamy jedną plandekę. Dobra, i tak muszę jechać. Tędy dookoła. Tędy dookoła, tędy sobie przejedziemy. Dobra, tutaj się zatrzymamy, wysiądziemy i teraz tak, co tu się jeszcze zmieniło? Rozebrałem jednak, twierdziłem, że kurde, no fajny blaszak, ale rozebrałem te bramy tutaj, wejścia z jednej strony i z drugiej strony, co wam wcześniej pokazywałem, że fajnie to zrobione, bo stwierdziłem, że jednak za dużo mi tych garaży na te maszyny. Tutaj mamy trzy, tutaj mamy dwa i w sumie trzy, jeden jest jako warsztatowy, ale to mamy 6 i tutaj mamy 3, to mamy 9. No tutaj wejdą małe ciągniki, powiedzmy, właściwie w sumie JCB jedno. No, no to tutaj na małe pojazdy, ale tutaj mam 6, w sumie no to 6 maszyn, no to piąty ludzie, nie wiem, czy ja tyle będę miał. Na razie mam tylko jeden duży ciągnik, dwa małe i JCB i tutaj mam tego mojego busika, to mam 5 pojazdów, no i szósty jest kombajn, tak? Więc na razie uważam, że mi w zupełności starczy. Kombajny wejdą tutaj, tutaj też wejdą kombajny, więc no, myślę, że spokojnie starczy. No, więc tak, tu, no i co się tutaj zmieniło, moi drodzy? Właśnie, muszę zobaczyć, czy mi się tutaj produkuje, czy ja to włączyłem, czy nie. Włączyłem. Mamy 42 tysiące, zaraz będzie koniec. Tu jest wszystko półuzupełniane na maksa. To mi się produkuje. Tu mi się też produkuje. 7 tysięcy się zrobiło. Stoki się produkują, wszystko się produkuje, to co ma być. Dobra, mniejsza o większość. I teraz tak, moi drodzy, tutaj zostało zmienione, bo siano było z tej strony, a teraz jest siano z tej strony, więc duża plandeka jest postawiona z tej strony, a małą plandekę postawiłem sobie z tej strony, moi drodzy. I teraz idealnie mi się to fajnie wpasowało. No i oczywiście zrobiły mi się 2 palety z miodem, 3 palety z jajkami, więc tutaj sobie wrzuciłem właśnie. Tu będą duże rzeczy, tu będą małe rzeczy. O, to jest coś fajnego. Tu już zapakowałem sobie kolejną przyczepę z tym, ze słomą. Właśnie trzeba ją zaraz będzie oddać. No i podobnie jest tutaj. Duża plandeka na słomę, która była, została w tym samym miejscu, a mała plandeka została wrzucona z tej strony. Tutaj mam ziarna, moi drodzy. Z tamtej fabryki wszystko wybrałem. Spakowałem worki. Więc możecie zobaczyć, że mamy tak. Tutaj jest zaczęte jeden big bag z ziarnem, ale mamy 24 big bagi normalne, bo tam było 4 mi zostało, a 20 mi fabryka wyprodukowała. Palety z wapnem tylko 4 to co zostało, no i 16 palet, moi drodzy, mam nawozu. Tyle, tak to mniej tu mniej więcej wygląda. Minus aktualizacji tego wszystkiego jest to, że po prostu, jeżeli mieliście coś w magazynie, no to niestety po aktualizacji to wszystko wam zniknie. Naprawdę wam autentycznie wszystko zniknie. Więc jeżeli ktoś coś ma tu spakowane, to lepiej najpierw wyciągnąć to, a później sobie zaktualizować i dopiero wrzucić sobie to do magazynu. No ja tego, że tak powiem, za szybko chciałem to zrobić, nie przewidziałem, że coś takiego może się wydarzyć, no i niestety mi to wszystko poznikało. No ale z jednej strony może i dobrze, że mi to poznikało. Musiałem sobie to wszystko później ręcznie ponadrabiać. No i sobie ponadrabiałem, ale dzięki temu, że mi to zniknęło, no to tak jak mówię, przestawiłem sobie na przykład siano z tej strony na tą stronę. No i teraz to już ma mniej więcej ręce i nogi, ale dobra, mniejsza o większość, jedziemy dalej, moi drodzy. A, miałem wam zadania jeszcze pokazać, więc wam pokazuję. Pole numer 7, biur plonu w trakcie za 8 koła, pole 82 za 5 koła i pole 151 za 15 koła, moi drodzy. To pola są skoszone już ładnie, pięknie i cudownie.
Ładnie, pięknie i cudownie. O. A my sobie teraz zrobimy coś takiego, jak odepniemy sobie to i podepniemy sobie to. Podepniemy sobie to i pojedziemy, sprzedamy jeszcze ostatnie belki ze słomą. Bo one nam są tutaj nam chwilowo, że tak powiem, niepotrzebne. Znaczy niepotrzebne. No tak jak mówiłem, zmieniamy system. Zmieniamy system. Właśnie nie wiem, czy się nie pozbędę jeszcze tamtej mojej tej belarki okrągłej. Trzeba byłoby to też posprzedawać chyba. Bo dzisiaj w planach jest zakup nowego sprzętu, nowej belareczki, znaczy nie belareczki, kostkareczki, prasy kostkującej, jak zwał, tak zwał. U nas się mówiło belarka. Nie żadna prasa kostkująca, tylko belarka na okrągłe baloty, a na kostki ciuki. No ale dobra. Nazewnictwo jest w zależności od regionu, kto gdzie pochodzi, różnie się to mówi. Nie wnikajmy. Wszystkie, że tak powiem, wszystkie nazewnictwa są poprawne. No chyba, że ktoś się chce tutaj ze mną kłócić, że to się nazywa tak, a nie inaczej. O. Prawda? Może być, ale dobra. Dojedziemy, moi drodzy. Dojedziemy tutaj. Jesteśmy już tutaj blisko udarka. Tutaj jest pole 82 bodajże. Które też zostało zrobione, skoszone. Trzeba teraz tylko po prostu dowieść jeszcze odpowiednią ilość ziarna do odpowiednich kupów i zakończyć zadanie. Ale, że ja jako Janusz biznesu, nauczony od Badiego, więc stwierdziłem, że tak łatwo się mnie nie pozbędą, tak łatwo ja tych zadań nie poddaję. Dlaczego? Już wam mówię dlaczego. O. I za słomę dostajemy 9 koła prawie. Moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że tu pokoszona jest, ale słoma została, a słomę można zbierać. Oczywiście jest to za sprawą pewnej modyfikacji, że można zbierać z Traw Collection, czy coś takiego się nazywa, że po skoszonych zadaniach można sobie pozbierać tą słomę, a tej słomy trochę jest. Więc tak, to dzisiaj będziemy to robić, moi drodzy. Będziemy tą słomę zbierać. I ja się tym właśnie zajmę, ale żeby to pozbierać, to potrzebujemy odpowiedniego sprzętu. Żeby mieć odpowiedni sprzęt, trzeba go zakupić. Dzisiaj to zrobimy, moi drodzy. Zaraz wam pokażę, co pojedziemy sobie zakupimy. Bo pojedziemy, właśnie pojedziemy do sklepu po to, żeby coś sobie zakupić. Coś dobrego, ciekawego. No i tak jak mówię, no czekam tutaj na te zbiory moje. To prawda, słabe to słabe, ale są. Czy słabe? No jeszcze nie wiem, czy słabe. No, na razie mamy dwa pola. Na razie mamy dwa pola, na razie mamy 160 tysięcy. No jest dobry wynik, albo i niekoniecznie. To zależy, jak na to spojrzeć. Dla jednych będzie dobry, dla drugich słaby. O, drugie pole. Proszę bardzo. Polo numer 7, za które dostaję tam chyba 9 tysięcy, jest naprzeciwko. I chyba się od niego chyba zajmiemy się. Albo nie. Albo nie. Albo pojedziemy na pole 150. Właśnie. Dobra, moment. Moi drodzy, i oto nastąpuje piękna oto chwila. Oto piękna chwila, kupujemy sobie prasy, ale prasa oczywiście, moi drodzy, nie żadna jakaś, czekajcie, a tu jest
klasa, ale to jest tylko ta rolująca, nie? To tego nie. Tego nie. A jest. 153 tysiące klasa kosztuje. Jo, potrzebuje 250 koła. My sobie zakupimy, moi drodzy, prasę kostkującą. O, klasa, ale taką. To możemy tutaj zmienić markę kół. O, na Mitasa. A niech będzie Mitas. Ustawienia standardowe, naklejka dealera, tak nie. Nie, bo a co to za naklejka jest? To nie, gaśnica. Gaśnica, no musi być gaśnica w razie czego, nie? Zbiornik na dodatkowe kiszonki oczywiście też niech będzie. Kolor podstawowy, bla bla bla. No to dobra, kupujemy, moi drodzy, kupujemy to. Jest? No jest, coś pięknego, nie? Coś pięknego. Tylko teraz tak. Tylko pięknie, ładnie. Ale chyba muszę zostawić tu tą przyczepkę. Zostało 74 tysiące, no niedużo. Niedużo. Ale no, dobre i tyle, nie? Mogłem sobie te widły odłączyć, no ale one były mi potrzebne, jak pakowałem palety z tymi placami zabaw, nie? No ładnie to wygląda, ładnie wam powiem, że... Ładnie, ładnie. Ale dobra, pojedźmy sobie... Pojedźmy sobie, gdzie my sobie pojedziemy, moi drodzy, pojedziemy sobie tutaj. O, pojedziemy sobie tutaj na te oto pole nasze. Zmienimy sobie tylko na słomę, sobie zmienimy na rozmiar 240. Tak jest, bo to jest największe. Rozłożymy sobie prasę. Pojedziemy, moi drodzy, przed siebie. Pojedziemy sobie przed siebie, włączymy. Zobaczymy, jak to będzie działało. No. Coś tam działa, nie? Ładnie nawet to wygląda. Może z tej strony będzie ładnie wyglądać. Kurde. Coś tam się robi. Ale słomy, patrzcie, 6000, a to dalej się robi, ja. Ale... No, jestem w szoku. 7 koła. To dopiero 80%. Ej, to tylko 10 koła będzie miała tabela? O. 9 koła, coś koło 9 koła. Ale dobra, moi drodzy, ja wam chcę pokazać, bo tak, to jest pole numer 7. Jest dość duże. Na mapie to wygląda... tak. Ale my mamy jeszcze pole 151 i chcę wam powiedzieć, że to jest największe pole. A, nie ma tutaj. Największe pole w całej grze, znaczy w całej, na całej mapie. To jest największe pole, które można posiadać w jednym kawałku. Tam jest ile? 9 hektarów właśnie, no nie mam tego. Nie ma tego. No. Nie mam tej modyfikacji, która pokazuje, ile to jest, ale to jest jedna z największych pól i ona chyba ma coś koło 9 hektarów, nie? Więc na grubo. Powiem wam, że jest na grubo. Właśnie te pole widzimy przed nami, więc my sobie tam przejedziemy dookoła może. Kurde, jeden taki długi pasek, dopiero jedna bela. Nie. No więc trochę tutaj roboty będę miał przy tym, nie powiem. Trzeba jeszcze, tak jak mówię, poddawać zadania. O, tu jest wyjazd.
życie mi ta bela wypadnie na samym środku, dobra. Szybko, 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 o. Wiem, że nie mam dostępu, ale do tego już mam. O, przejedziemy, moi drodzy, dookoła, pokażę wam, jak wielkie jest to pole, no bo jest, kurde, naprawdę kawał pola i powiem szczerze, że mi się ono naprawdę bardzo podoba. Bym tutaj bardzo chętnie sobie posiał kukurydzę, posiał, posadził. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest obok biogazownia. Tylko żeby biogazownię posiadać, to też trzeba ją sobie kupić, a ona też kosztuje chyba z 500 tysięcy. Ale z ciekawości zobaczmy. Pole 184, 508 tysięcy, no. Więc jest grubo. I to bym powiedział bardzo. Ale ta biogazownia jest naprawdę super wielka. Zaraz się przejdziemy tam zresztą w sumie, żeby zobaczyć. Od razu wam pokażę, gdzie jest żeton. Bo jest w takim fajnym miejscu ukryty. To dwa? Nie, jeden jest chyba. Ej, ale podoba mi się ta, kurde, nowa prasa kostkująca jest zaje fajna. O, tutaj mamy, moi drodzy, biogazownię, do której też będę chciał dążyć. Ale czy mi się to uda? To się okaże. Dobra, to niech se tam pracuje, bo to nie ma co, moi drodzy. Tutaj mamy biogazownię. O, proszę bardzo, tu mamy trzy takie jebitne silosy na kiszonkę i powiem szczerze, żeby je zapełnić, to naprawdę trzeba się będzie postarać. Ale mój zacny plan jest taki, że po prostu będę chciał je zapełnić na maksa. Oczywiście jak to kupię, no to jeszcze trochę potrwa, nie? To jeszcze nie jest ten czas, że to już teraz, w tej chwili, nie? Bo to naprawdę trzeba będzie nazbierać kupę kasy, żeby to zapchać. Mało tego, te duże pole, jakbym chciał kupić i z tego kiszonkę zrobić, no to tam 700 tysięcy ponad nawet. Tak? O. 714 i 500 to, kurde, to jest 1 200 000, a ja przypominam, że dalej mam kredytu 1,5 bańki, nie? Nawet ponad 1,5 bańki. No ale co by nie było, biogazownia fajnie wygląda. Silosy są naprawdę jebitnie. A jakby ktoś szukał żetona, to jeden żeton leży, moi drodzy, tutaj. Albo leżał, jeżeli nie został zmieniony. Jest, leży. O, i to czemu on teraz tak w powietrzu leży? Leżał tutaj. O. O, widzicie? Tutaj leży. Czyli to zostało coś chyba poprawione, bo wcześniej leżało tutaj. Albo to zostało, było wyższe. To czy to? O, 10 koła. W każdym razie leżał w takim miejscu, że trzeba było, kurde, żeby go podnieść, trzeba było go podskoczyć i złapać. No ale jak sami widzicie, teraz zostało to zmienione. Bo jeżeli ktoś nie oglądał filmików ze znajdźkami, to zapraszam. Oczywiście jest playlista ze znajdźkami na Szpakowie. I znajdźki były robione, moi drodzy, znajdowane na tej wersji pierwszej, przed update'em, bo teraz przypominam, że mamy wersję zupdate'owaną do 1.1 bodajże. Zostały poprawione różne rzeczy. Tak, o, dobra, i tak zobaczcie, jakie to pole jest. Ogromne. Naprawdę bym powiedział, ogromne. Ogromne. Ja jestem zadowolony z tego, bo mam trzy zadanka wzięte, więc tutaj trochę z tego słomy sobie też nazbieram. Podejrzewam, że tu mi starczy już tej słomy do końca roku. Z trawą, z sianem i z kiszonką może być gorzej.
Chociaż tam też mam ponad 100 kostek porobionych wszystkiego, nie? Więc... Więc myślę, że to też może być... dobre, nie? Może mi to starczy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Zostało mi na koncie 84 tysiące. Nie za dużo. Nie za dużo. Mógłbym powoli spłacać kredyty. Ale chyba nie będę go spłacał. Bo w końcu to suma... seria życia na kredycie, nie? Więc plan kolejny zacny jest taki, że... płacę kredyt dopiero... jak osiągnę przynajmniej... no nie wiem... jak zarobię pierwszą bańkę. To wtedy bańkę sprzedam. I zostanie... albo jest opcja taka, że po prostu płacę go w całości, nie? Kurde, ej, to by było, musiałbym nazbierać bańkę 600. Ej, to nie byłby głupi pomysł. O. Zobaczcie, kurde, jakie jest jebitne te pole, nie? Naprawdę, jakie jest jebitne te pole. Grubo, co? Naprawdę grubo, żeby to przejechać, żeby to zrobić. No to trzeba trochę się tutaj, że tak powiem, namęczyć, nie? Dopiero będzie jedno kółko. A już tych kostek trochę jest. No, tych kostek trochę jest, bym powiedział. A jeszcze tutaj drugie pole, nie? Drugie i tamte trzecie, co tam stoi. No to zobaczcie, dopiero zrobiłem jedno kółko. Teraz pytanie, ile kostek mi wyleciało? Można byłoby policzyć. Więc może zrobimy... tak tylko dla... policzenia sobie, to jeszcze jedno kółko sobie machniemy, czyli tu już będą dwie kostki. Właśnie, ale... ja muszę zobaczyć... ile to ma dokładnie. 9 koła. Dobra. Załóżmy, jedna kostka, zrobimy to. Policzymy, ile kostek wyjdzie mi tu z jednego kółka. Tu będzie druga. Też zależy od grubości pokosu, nie? To ja to zdaję sobie z tego sprawę, ale tak tylko orientacyjnie, żeby mieć przybliżony jakiś obraz, więc sobie tylko tak orientacyjnie sobie zobaczymy mniej więcej, ile to nam tutaj będzie, nie? Czyli dwie kostki mamy. Co tu się zawiesiło? Dobra, powiedzmy dwie są. No jedź, przecież masz miejsce, ciulu jeden. Kurde. A
to na czym się... Na czym się tu przytkałem? Do mnie tu trzyma. Kurde drzewo. Dobra, już nie ma drzewa. Dobra, dwie, tak? Były dwie. Tutaj leży trzecia. Plan jest taki, żeby najpierw zapełnić cały magazyn. A jak się uda zapełnić cały magazyn, to dopiero będę resztę może sprzedawał. Albo zatrzymam sobie jeszcze. Dobra, mamy trzy. Mamy trzy, tam już widzę, czwarta leży. O, tu leży czwarta. Dobra, sprawdzimy sobie na spokojnie. Trochę tego będzie. Dobra, mamy cztery. Tu ładnie mi wszystko zbiera, ładnie mi to wszystko pracuje. Elegancko. Tu mamy piątą. Piątą. Tam już gdzieś w oddali widzę szóstą. No. Tak jest, mamy szóstą. Kurde, trochę tego będzie, co? Tu będzie siódma. A i to coś koło 10 powinno wyjść, nie? Siódma. To może 10, to może nie. Jeszcze jedna rzecz mnie tutaj. Właśnie, patrzcie się, blokuje mi tutaj ten prosik, ale dobra. Mamy 7. Tu będzie 8. Ósma, 9. 10 chyba, ale dobra, dojedźmy. Jest 8 na pewno tu, do tej to jest 8. Żeby nie było przekłamania, sobie zobaczymy.
Tu mamy 9, no i ta 10, czyli jest równo 10. 10 kostek, moi drodzy. Jedno okrążenie, 10 kostek, a tych okrążeń... No, powiem wam szczerze, że trochę będzie, nie? Trochę będzie. Czyli zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. 23 razy 10 to jest 230 kostek. O kurde, czyli z tego jednego pola będę w stanie zapełnić cały prawie magazyn, bo do magazynu tego dużego wchodzi 250, nie? Więc jeżeli tak ma to wyglądać, no to jestem naprawdę, powiem wam szczerze, że bardzo mocno zadowolony. Ale dobra, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, moi drodzy, żeby na siłę nie przeciągać odcineczka, ja sobie tutaj porobię, poprasuję wszystkie te dookoła, co to tylko będzie możliwe. Tyle, nie? Dlatego trochę mi to czasu zajmie, więc ja sobie to tutaj wszystko ogarnę. Poprasuję, porobię i zacznę sobie powoli chyba zwozić, bo to też chyba trochę czasu mi to zajmie. Więc nie przedłużając, moi drodzy, ja wam życzę miłego dzioneczka. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, hej, hej.